Mówi się Jacek Kowal, witam Państwa. Jest czwartek, 25 czerwca, 20:26. Minęła, jesteśmy na żywo. +507 964 253 507 964 253. W takim bardzo, no długim, bo to jest ponad 4 godziny, ale bardzo pięknym filmie, który nakręcił Sergio Leone, Once Upon a Time, dawno temu w Ameryce, w finałowej scenie Klucha, którego gra Robert De Niro, wygłasza taką kwestię, że ja to po prostu tak widzę, więc ja to po prostu tak widzę, że w tę niedzielę najbliższą to my nie będziemy wybierać pomiędzy Dudą a Trzaskowskim, tylko to będzie taki wybór, jak mówił świętej pamięci pan premier Jan Olszewski, czyja Polska, tak? Czy ta Polska wpadnie w łapy Trzaskowskiego i tych jego koleżków typu Budka, Kierwiński, Nitras i tak dalej? Oby nie. Ale pogadamy jeszcze na ten temat dzisiaj. Natomiast jeżeli można, to zaczniemy od tego, jak świat, który wczoraj wstrzymał oddech w związku z wizytą Andrzeja Dudy w Białym Domu, zareagował na tę wizytę. Jest z nami pan europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Kłaniam się, witam serdecznie, dzień dobry. Witam, dzień dobry, upory z Brukseli. No właśnie, co się mówi w Brukseli, jakie są echa tej reakcji na tę wizytę? No, na pewno była ona zauważona. Oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a więc media, proszę bardzo, 100 lat, na zdrowie. Liberalne, dziękuję, przepraszam, lewicowe, liberalne są nastawione krytyczne, przy czym to jest jakby podwójny krytycyzm, ponieważ media demoliberalne w Europie Zachodniej nie znoszą Donalda Trumpa, często generalnie nie przypadają z Ameryką. Do tego nakłada się niechęć do Polski. Prasa, no, bardziej taka zrównoważona, zajmująca się bardziej gospodarką, typu Financial Times, już jest dużo bardziej obiektywny. No, generalnie czytałem określenia na przykład w brytyjskich The Guardian o nacjonalistycznym prezydencie Polski, któremu Donald Trump, no, pomaga w kampanii, choć prawdę mówiąc można też udowodnić, że ta wizyta z prezydenta wyborczego była bardzo potrzebna prezydentowi Trumpowi, który walczy o głosy Amerykanów polskiego pochodzenia w trzech kluczowych stanach: Wisconsin, Pensylwania i Michigan, które przesądziły o jego zwycięstwie. 46 elektorów z tych stanów przesądziło o zwycięstwie Donalda Trumpa 4 lata temu. Natomiast to generalnie ta wizyta została zauważona. Nawet ci, którzy ją krytykują, to jednak o niej piszą. A to ważne, no bo jednak prezydent Duda jest pierwszym przywódcą państwa przyjętym w Białym Domu od początku marca, od pandemii. I to jest pewien sygnał, że Polska się bardzo liczy i muszą to zauważyć nawet ludzie, środowiska polityczne, establishment nam niechętnie. Najważniejsze polityczne pytanie dnia w związku z tym, co nas czeka w najbliższą niedzielę, brzmi: czy to się skończy na pierwszej turze? Jak to będzie pana zdaniem? Trzeba walczyć, żeby rozstrzygnąć to wszystko w pierwszej turze. Druga tura niesie ze sobą, mówiąc wprost, większe ryzyko. Jest to bardzo trudny bój. Gra się antypisem. Myślę, że prezydent Duda ma szansę, dużą szansę wygrać. Ale to naprawdę będzie zależało od maksymalnej mobilizacji. Nie jakiegoś tam wydumanego elektoratu, tylko po prostu każdy z nas musi rozmawiać, przekonywać nie tych zdecydowanych, przekonanych, ale tych, którzy na wybory nie chodzą, którzy się wahają, którzy mają wątpliwości, którzy już nie chcą pamiętać, jakie środki finansowe otrzymali
od państwa polskiego, zarząd Prawa i Sprawiedliwości za prezydentury Andrzeja Dudy. To trzeba uświadamiać, bo to mogą być decydujące głosy. Bardzo uprzejmie dziękuję. Prosto z Brukseli kichał na krytykę wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Kłaniamy się, pozdrawiamy. Dziękuję nawzajem, dziękuję bardzo. Ze strony niemieckiej, proszę państwa, po tej wizycie słychać wycie. Niestosowna kampania wyborcza w Białym Domu. Tak o spotkaniu prezydentów Andrzeja Dudy, Donalda Trumpa pisze Süddeutsche Zeitung. No, niemiecka prasa w ogóle pisze pod takim hasłem, że z tego będą tylko kłopoty. Niemiecki dziennik zwraca uwagę na krytyczne reakcje części republikanów w USA w sprawie zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu amerykańskich żołnierzy stacjonujących w RFN. Być może polski prezydent Andrzej Duda powinien był wziąć to pod uwagę, zanim pojawił się na tym niestosownym wydarzeniu kampanii wyborczej w Białym Domu, tak pisze Süddeutsche Zeitung. Autor komentarza Stefan Cornelius uważa, że przeniesienie żołnierzy do Polski też mu nie jest potrzebne. Z tego wynikną tylko kłopoty z Niemcami i innymi Europejczykami. Coś takiego wczoraj cały czas opowiadali w TVN24, właśnie dokładnie. Tam cały czas była mowa o tym, że to jest bardzo szkodliwe, jeżeli chodzi o interes niemiecki, interes rosyjski. Oczywiście ani słowa o polskim interesie. Deutsche Welle zwraca uwagę, że w pierwszych relacjach ze spotkania Duda-Trump niemieckie media wybijały wypowiedź prezydenta USA, który potwierdził zamiar wycofania około 9,5 tysiąca z 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy stacjonujących w RFN-ie i nie wykluczył, że część tych żołnierzy będzie przeniesiona do Polski. No i też niemieckie media zauważyły, że Andrzej Duda zwrócił się do Trumpa, żeby ten nie wycofywał wojsk amerykańskich z Europy. Co o tej wizycie mówi generalnie ta druga strona, to już państwo wiedzą i słyszeli. Może przytoczę, a to za chwilę przytoczę. Pani Maria jest z nami, pani Maria ze Świdnika. Dobry wieczór, kłaniam się pani Maria. Dobry wieczór panu. Proszę pana, chciałam powiedzieć, ta opozycja polska, ta totalna i ta cała Bruksela to szkipi ze złości, z zazdrości, że Duda tak przepięknie witany był w Ameryce. I jeszcze druga rzecz, proszę państwa, powiem... Jak to? Aha, tygrysica zagryzie tygrysa już w niedzielę w nocy, zagryzie go, bo nie wprowadzi ją do pałacu prezydenckiego. Właśnie żona tego Kamysa nie wprowadzi ją do... I ona go zagryzie, tygrysica tygrysa zagryzie. I dziękuję bardzo, to chciałam to powiedzieć. Dziękuję, dobrego, pani Mario, kłaniam się. Niedoszacowany jest ten Kamysz. Ludzie, nie dajcie sobie robić wody z mózgu. To jest nierealne, żeby, bo tak wynika z tych najnowszych sondaży, żeby Kosiniak-Kamysz miał 2%. Znaczy, na pewno przekonaliśmy się o tym, że nieprawdą jest taka teza i twierdzenie, że ta totalna opozycja, jeżeli chodzi o elektorat, to że oni tam zagłosują nawet na kozę. Na kozę być może tak. Na Kidawę Błońską nie. O sondażach będziemy mówili, tylko chciałem jeszcze na temat tej wizyty. Co o wizycie prezydenta Dudy mówi tak zwana druga strona. Naprawdę jest w czym wybierać, bo tej krytyki jest tyle, że Paweł Kowal w Tok FM-ie dzisiaj mówił tak. Po jednej stronie mamy Andrzeja Dudę, któremu słupki lecą na łeb, na szyję, a po drugiej stronie jest Trump, który też ma kłopoty z reelekcją. Polski prezydent został użyty do rozgrywki na politycznym rynku USA. Trump potraktował Polskę jak talizman, żeby cokolwiek pokazać wyborcom w USA, którzy mają polskie pochodzenie. Ta wizyta dała tylko trochę komfortu Trumpowi, ale nie wiem, czy było warto. Wolałbym powiedzieć, że Andrzej Duda chociaż przez 10% wizyty porządnie grał w piłkę, ale przykro mi, że nie mogę tego zrobić. Ta wizyta desperacji psuje relacje polsko-amerykańskie. Przecież demokraci to widzą. Niektórzy patrzą, kiwają głową, a nawet turlają się jak norki ze śmiechu, patrząc na to, co się wyprawia w relacjach polsko-amerykańskich. Mili moi drodzy, szanowni państwo, oni chyba piją tę wodę, którą spuszcza Trzaskowski do Wisły i to bez żadnego oczyszczenia. Dzisiaj w Polskim Radiu na antenie programu trzeciego szef KPRM-u Michał Dworczyk też komentował tę wizytę i zwrócił uwagę na pewną, moim zdaniem, bardzo ważną sprawę, mianowicie na taką symbolikę tej wizyty.
Minister Dworczyk powiedział coś takiego. Kiedy odbywała się w tym dniu defilada Federacji Rosyjskiej w Moskwie, prezydent Trump, który nie przyjął zaproszenia na tę defiladę, zaprosił prezydenta RP do Waszyngtonu. Nigdy tego rodzaju sytuacja nie miała miejsca, że prezydent USA lekceważy zaproszenie prezydenta Federacji Rosyjskiej, a wybiera spotkanie ze swoim partnerem, prezydentem RP. Proszę państwa, to jest coś, co moim zdaniem powinno zakończyć tę wymianę opinii na temat tego, co wczoraj wydarzyło się w Białym Domu. Jeżeli chodzi o te sondaże, to za chwilę. Pan Grzegorz, nie ze Szczecina, ze Szczekocin. Pan Grzegorz ze Szczekocin, tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Słucham pana. Jestem emerytowanym górnikiem, panie redaktorze, i serce mi się kraje, jak dzisiaj słyszałem, jak mówił Trzaskowski, że PiS nie dotrzymuje słowa i zamyka kopalnię, wie pan. Przypomniałem sobie od razu, jak w 2014 roku pod Jastrzębską Spółką protestowali górnicy, kiedy bronili swojego miejsca pracy, bronili chleba. Tam strzelali do nich. Dla swoich rodzin. I strzelali z gumowej amunicji. Jak Platforma zadbała o górników i o ich rodziny, tak ich prowokowali tam, żeby do nich strzelać z broni palnej. To się wydarzyło po raz pierwszy po stanie wojennym. Prosiłbym, panie redaktorze, żeby jutro, kiedy jest dobra okazja, bo jutro będzie prezydent Polski w Rybniku, żeby ten materiał filmowy pokazywać przy każdej chwili, żeby obudzić Ślązaków i Zagłębiaków, tak wspaniałych ludzi. Dziękuję bardzo, to wszystko chciałem do powiedzenia. Pozdrawiam, do widzenia. Kłaniam się, wszystkiego dobrego. Proszę państwa, chyba frazę dnia wygłosił dzisiaj kandydat lewicy Robert Biedroń. Robert Biedroń zabiegał dzisiaj o głosy wyborców w Oławie. Co takiego powiedział Biedroń, że ja mówię, że to jest fraza dnia? No a więc do tych zgromadzonych Oławian Biedroń powiedział tak. Mam tylko państwa. Tam Garstecka była. Mam tylko państwa. Jeżeli państwo zagłosujecie na mnie 28 czerwca, to będzie mówił o tym cały świat. Ej. Ja jestem pewien jednego, ja nie wiem, jak to będzie w tę niedzielę, ale jestem pewien jednego, że na pewno w poniedziałek będzie taki wstrząs pourazowy. Nie wiem, czy państwo pamiętają, w 2010 roku, jak była kampania prezydencka, tam startował Grzegorz Bernard Napieralski. Grzegorz Bernard Napieralski odpadł po pierwszej turze, ale chłopaki byli w takim gazie, że nie mogli wyhamować. W związku z czym pojechali i jeszcze odbyli, pomimo tego, że już się pierwsza tura skończyła i już Grzegorza Bernarda Napieralskiego jako kandydata nie było w grze, to oni jeszcze w dalszym ciągu odbywali te spotkania. Potem dopiero zaczął się w domu i małżonka Grzegorza Bernarda Napieralskiego mówiła, że mąż nie odbiera telefonów, bo ogląda Gwiezdne Wojny. Więc będzie wstrząs pourazowy, jakby na to nie patrzeć, w ten najbliższy poniedziałek. Jakie są sondaże ostatnie przed tymi wyborami? Pracownia Social Changes na zlecenie portalu W Polityce. Walczący o reelekcję Andrzej Duda, który we wszystkich sondażach dostaje się do drugiej tury albo wygrywa w pierwszej turze. Wygrywa w drugiej turze ze wszystkimi potencjalnymi kandydatami. Jeśli Duda w drugiej turze zmierzyłby się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim, wygrałby 51-49. Taki sam wynik uzyskałby Duda z Szymonem Hołownią. Gdyby w drugiej turze spotkał się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, dostałby 52 Duda, a 48 Kosiniak-Kamysz. Robert Biedroń z Dudą przegrywa 53-47. Krzysztof Bosak 55-45 dla Dudy. To Social Changes dla portalu W Polityce. Sondaż TVN-u. A to może po pani Krysi. Pani Krystyna z Warszawy. Kłaniam się, pozdrawiam. Słuchamy, mówi się. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry miło wieczór. Mi, że się słyszymy. Ja chciałam tylko odnieść się do ostatniego tego odwołania do sądu. To, co zrobił druga ta instancja sądowa, odwołanie
Prawa i Sprawiedliwości, to wskazuje na to, że naprawdę potrzebna jest i to pilnie reforma sądownictwa, bo to nic z tego nie będzie. My nigdy nie wyjdziemy na prostą i nigdy żadna sprawa nie będzie prawidłowo rozwiązana. No już same te odzywki tych pań, jak ona pragnie zemsty i tak dalej, to jedno. A teraz jeszcze pan cytował pana posła Pawła Kowala. Kiedyś to był taki porządny, mądry człowiek, a ja go już od dłuższego, to były bardzo zamierzchłe czasy, kiedy on taki był, a teraz od dłuższego czasu go nie poznaję i to, co pan dzisiaj zacytował, to no już nie chcę komentować tego. Natomiast jeszcze słyszałam, że podobno pani Gersdorf wybiera się do Niemiec, żeby namawiać Polaków, żeby głosowali na pana Trzaskowskiego. Polacy, ludzie, zwracam się do was. Nie róbcie sobie krzywdy. Nie w myśl tego powiedzenia, że na złość mamie niech mi uszy zmarzną, bo będziecie potem drogo za to płacić i gorzko żałować. Dziękuję, to wszystko, co miałam do powiedzenia. Bardzo uprzejmie dziękuję, pani Krystyno. Z tego, co ja kojarzę, to pani Gersdorf razem z panią Dulkiewicz to dzisiaj są w tych Niemczech. Ale skoro mnie pani sprowokowała, ja pamiętam o tym sondażu TVN-u, skoro mnie pani sprowokowała, o tych sędziach pani wspomniała, ja dzisiaj trafiłem na taką informację, proszę państwa, w dzienniku Gazeta Prawna, która mnie troszkę zastanowiła. 9 sędziów Sądu Najwyższego, nie chcę nikogo denerwować, no spokojnie. 9 sędziów Sądu Najwyższego w stanie spoczynku od lat korzysta z darmowych mieszkań służbowych w Warszawie. Nowa pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska chce ukrócić tę praktykę, tak informuje dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna i wskazuje, że sędziemu Sądu Najwyższego, który mieszka poza Warszawą, przysługuje służbowe mieszkanie w stolicy. Aż do 2015 roku przepisy tak normowały te sprawy, że lokal mogli wynajmować, zajmować przez nieograniczony czas, także sędziowie już nieorzekający. 5 lat temu przepisy uległy zmianie, jednak sędziowie w stanie spoczynku nadal mogą korzystać z bezpłatnych, dużych mieszkań w najlepszych lokalizacjach stolicy. Dziennik Gazeta Prawna zwraca uwagę, że na 19 mieszkań rodzinnych, którymi może dysponować Sąd Najwyższy, 9 jest przypisanych do nieorzekających sędziów. Sędziowie muszą opłacać jedynie media. Co więcej, dziennik wskazuje, że co najmniej jedno z tych mieszkań jest wynajmowane. Z kolei w innym lokalu nie mieszka sędzia, tylko jego rodzina. Właśnie ten proceder ma teraz ukrócić nowa prezes Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy nie może sobie pozwolić na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych sędziów w stanie spoczynku, tym bardziej, że nie jest to uboga grupa społeczna. To był nieuzasadniony przywilej, tak podkreśla profesor Małgorzata Manowska. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego podkreśla, że ta praktyka rażąco narusza zasadę dbałości o mienie publiczne. Profesor Manowska skierowała pismo do sędziów w stanie spoczynku, aby w drodze kompromisu odzyskać mieszkania. Jeżeli to nie poskutkuje, pierwsza prezes Sądu Najwyższego wypowie umowy. No, trzymam kciuki. Dobrze, jaki jest ten TVN, to ma pecha jak Trzaskowski. Pan Krzysztof z Łódzkiego, tak? Tak, panie Krzysztofie, słucham pana. Dzień dobry, dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór. Witam pana. Witam pana, pozdrawiam pana. No ja chyba będę najlepszym widzem, bo ponieważ na polityce zagranicznej w ogóle się nie znam, tutaj jak Hołownia, czy Biedroń, czy powiedzmy, czy Trzaskowski, ale powiem tak, zaimponował mi pan prezydent, naprawdę zaimponował mi, bo nie odmawia się wodzowi takiego państwa, panu prezydentowi Trumpowi, przyjazdu na zaproszenie. To chyba to powinno być przez kogoś zrozumiane. Ja w takiej roli nigdy w życiu nie byłem, nie będę, ale jak spoglądam na pana Andrzeja Dudę, to już to jest mąż stanu. Wszyscy to docenili, tylko nasza opozycja nie potrafi tego docenić. Ale powiem jeszcze, no pan Hołownia na przykład, pan Hołownia, to posiada cechę Bolka z Gdańska. Tam powinien chyba, jak się nie mylę, przewinął się koło Polanki 2, bo on odpowiada na każde pytanie. Na każde pytanie potrafi odpowiedzieć i taki jak Bolek kiedyś, to jedyne co robił, to tenis stołowy ze swoimi agentami. Pukał przez siateczkę, puk, a z polityki polskiej zero. Trzeba było go tam ponagrać na wyprowadzenie ruskich,
bo przecież by nie dał rady sam, bo nie chciał. W ogóle nie miał takiego zamiaru, bo się dobrze z nimi kolegował. Nie wiem, jakie trunki z nimi pił, jakie tam, powiedzmy, gdzie się spotykał, ale nie chciał. Natomiast Polacy żądali już tego. No jak już ich wyprowadził, to było nam trochę łatwiej. No, Wachowski tam się popisywał przy nim. Dobrze grał Wachowski podobno nad siateczką. Pukali w tą siateczkę. No i jeszcze był pan Falandysz. Pan Falandysz też pomagał w tym. Także mamy tam, powiedzmy, takie rozstrzygnięcia z tego okresu, w którym chwalą się czymś, czego nie zrobili. Natomiast my, spoglądając na pana Andrzeja Dudę, widzimy wyraźnie, że Polacy naprawdę czują wielki, ale to ogromny optymizm. Wszyscy się cieszą z tej kandydatury, tylko wielka opozycja, która kiedyś ona zasiała tą... To jest takie nasienie trujące. Z trującego nasienia nic nie wyrasta, tylko trucizna. Więc do tej pory to po prostu się rozkrzewiło się, ale niech pan patrzy, co oni utracili. Po prostu stracili koryto. To koryto było naprawdę napełnione po brzegi. Tak rosło jak pianka na piwie. Więc no każdy by tak się zachowywał jak oni. Ale my mamy chyba zdrowy rozsądek, więc zapraszajmy się teraz każdy z każdym na wybory w niedzielę i wygrajmy to w pierwszej rundzie. Polacy, wszyscy, którzy jesteście szczęśliwi z tego, że to ta formacja rządzi Polską, idźmy na te wybory i zagłosujmy na właściwego kandydata, czyli wiadomo, Andrzej Duda. Dobranoc, pozdrawiam. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, wszystkiego dobrego. Ten sondaż TVN-u, proszę państwa, no jest taki, jak można się było, prawda, spodziewać. Duda może liczyć na 40% głosów. Ten wynik oznacza, że konieczna byłaby druga tura. Zmierzyłby się w niej z Rafałem Trzaskowskim, który może liczyć na 27%. Kandydat Koalicji Obywatelskiej odnotował spadek o 5 punktów. Na kolejnych miejscach Szymon Hołownia 13%, Bosak 7%, Biedroń 3% i właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz 2%. Nie wydaje mi się to możliwe, żeby... No dobrze, okej. Okay. Taki jest sondaż TVN-u. Jakby wyglądała druga tura? Duda i Trzaskowski. Na urzędującego prezydenta zagłosowałoby 47%, na Trzaskowskiego 45%. Jest jeszcze, proszę państwa, sondaż rzutem na taśmę przygotowany dla Gazety Wyborczej. Tutaj jest oczywiście ogromny spadek poparcia dla Andrzeja Dudy. Brak szans na wygranie przez niego wyborów w pierwszej turze i brak szans na to, żeby wygrał w drugiej turze. Zgodnie z prognozą przygotowaną przez... co to jest za pracownia? Zaraz to znajdę. W każdym razie to jest, jak podaje Gazeta Wyborcza, zgodnie z prognozą w drugiej turze zmierzyliby się Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski. Po raz pierwszy od połowy maja prognozujemy, że starcie wygra Rafał Trzaskowski. Może on liczyć na 51,44% głosów przy 48,56% poparcia dla Andrzeja Dudy. Nie zawracajmy sobie tym głowy, naprawdę. To się okaże w niedzielę, jak to jest w istocie. Bardzo bym chciał i tego i sobie, i państwu życzę, żeby to się skończyło w tej pierwszej turze. Bardzo wszystkich oczywiście namawiam z całego serca. Pójdźmy, zagłosujmy i miejmy to wreszcie z głowy. Życzę państwu spokojnego weekendu. Widzimy, słyszymy się w poniedziałek. Najlepszego. Trzymajcie się. Uważajcie na siebie.